Wróciliśmy z Markiem z magazynu do naszego dzisiejszego obozu pracy. Im bardziej rozbieramy to maleństwo, tym robi lepsze wrażenie. Czasem dobrze, że Tianka nie musi rozumieć wszystkiego, co mówię. Nie? Marek, kawał roboty dzisiaj praktycznie poszedł, nie? Wygląda na to, że rozkręciliśmy maszynę i nie było w niej czego wymieniać. Ale dobrze zawsze ale też, wiedzieć. Ale też szczegóły znasz. Niby nie było czego zmieniać. Napędzie mamy napęd zmieniony. Troszkę tutaj też jest poprawiony. No, bo także skuterek dostaliśmy już po dotarciu, nie? Przyjechał kawałek. Oczywiście, oczywiście. Silniki sprawdzone niezawodne. Wszystkie elementy, które dokładnie były troszeczkę zużyte, mamy wymienione na takie niezawodne, tak? Tak jest. Co teraz robisz? Montaż prądnicy. Czy to jest jakby jeden z niewielu elementów elektrycznych, tak? Tak. Jak wiecie, mieliśmy pierwotny plan jechać na motorowerze, akurat innej firmy, zakupioną z własnym funduszem, no ale jakżeśmy testowali te dwa tygodnie, sypało się wiele razy. Nawet, jak to się mówi, na chłopski rozum próbowałem to rozkręcić. Powiem wam, że kiedy nie ma w ogóle punktu odniesienia. To jest po prostu niebo i ziemia. Skomplikowane mechanizmy są tutaj w naszym zipie, w naszym aksisie, a no, tego tak naprawdę nie miał szansy rozpracować bez swojej pomocy. Cieszę się, że się udało. No, na pewno jeszcze dość dużo doświadczenia muszę zdobyć, ale generalnie wygląda to naprawdę na solidną konstrukcję pod każdym względem. Wszystko jest osłonięte, zabezpieczone, uszczelnione. Chodź tu moje kamerzystko, pokaż mi co jedzie. Tutaj już wiemy, że mamy gaźnik, wiemy jak rozebrać gaźnik na części pierwsze. Gaźnik wyparzyliśmy w takiej maszynie ultradźwiękowej do czyszczenia części, także gaźnik, jak to Marek ujął, jest wręcz przetrawiony, tak czysty. Tutaj mamy obudowę, w której jest nóżka do ewentualnego rozpalania silnika na wypadek, gdyby coś był jakiś problem z akumulatorem, chociaż ponoć w tych modelach się to nie zdarza. Tutaj mamy skrzęgło, w którym jest olej, wszystko pracuje na oleju, wszystkie przykładnie. Tutaj oczywiście jest silnik. Już macie szansę zobaczyć tego, co ja dzisiaj widziałem, chociaż może w drugim filmiku powtórkowym, który będziemy kręcić jutro. Z przodu mamy instalację. Plastikowa obudowa jest jakby ochroną tutaj pod wszystkie kable, akumulatory. Tak jest, przeprowadzone w plotach, przeprowadzone są, przymocowane w ramy. A to jest cylinder? Tak jest, tam można nim było cylinder. Aha, ten cylinder też tak nieźle jest zabudowany, nie? Bo wystarczy. No tu już niestety musi być zabudowany z powodu tego, że jest chłodzenie, także musi być obieg powietrza i czyli tam lotnicy mamy tutaj, to będzie wentylator, który zasysa. Ona częściowo chłodzi się obrodnica. Później tym obiegiem reszty powietrza cyrkulacja dopiero się chłodzi. Czyli tu zakładamy wentylator, który zasypa powietrze i chłodzi całutenką instalację. Cały silnik. Cały silnik, plus obrodnica i cylindr. Czy jest to taki power, że czasem może nawet przewyższyć jest taka teza, jakość chłodzenia wodą, nie? Tak, woda może zawierać jakieś elementy. Z chłopakami rozmawiałem, którzy używają pojazdy w cieszy chłodzone, to powiedzieli jedno, że z reguły na motocyklach, na chłodnicach nie ma żadnych wentylatorów, jest tylko to sama chłodnica. Jak oni stoją w jakimś korku miejskim, długo stoją, po prostu to woda się nagrzewa i mają czajnik. Nagrzewa i silnik się po prostu gotuje. Jest czajnik, a tu jest całkowity wymuszony. Bo nawet jak stoimy na korku, no to nam zasysa powietrze. No oczywiście, cały czas silnik cały się chodzi. A jeżeli jest ciecz chłodzone, stoimy w miejscu i po prostu ta ciecz nie chodzi tego, tylko jeszcze bardziej nagrzewa. No nie jest wygląda najidealne. Ekspertem nie jestem, ale na prosty chłopski rozum. Jest teza tego typu, że nawet te najlepsze treningowe pojazdy zaczynają się chłodzone po prostu powietrzem, nie wodą. Bo jednak ta ciecz dużo nie daje w tym momencie. Jednak woda jest niezbyt dobre rozwiązanie w tym momencie. Poza tym wiesz, duży silnik nagrzewa wodę bardzo szybko, bo to jest bardzo duża powierzchnia, a tutaj mały silnik. Chłodnica jest bardzo mała. Paradoksalnie. Nie to, że jest zamontowana bardzo nisko, a ta chłodnica, jeżeli jest montowana później tu w przedniej części za przednim kołem,
i na bardzo niskim poziomie tutaj. Także a tu jest mały położenie jest minimalne. Poza tym, jeżeli jest temperatura asfaltu, asfalt jest rozgrzany, no, prawie, no, można z każdej strony ta woda się grzeje. Jeszcze podnosi to wszystko do góry, to w zasadzie ta chłodnica się mało wykłada. Jasne, a tu jest bardzo duży wentylator, duży obieg powietrza, duży zasób, duża przestrzeń i mały silnik tak naprawdę. I przez całą właśnie na drugą stronę. Wystarczy z tamtej strony rękę przełożyć i już czuć, jak ten cyrkulacja powietrza się wydobywa bardzo gorąca z tamtej strony. No, wszystkie elementy tutaj wyglądają na bardzo solidnie pospawane, także mówi się, że pewne chińskie konstrukcje są jednorazowe, ale tu widzę, że tutaj nie ma najmniejszej szansy, żeby cokolwiek odpadło albo żeby się odgięło. Nikt na materiale nie oszczędza. Przy tym modelu raczej jest dosyć mocno wynurzony, że jest solidny model i mi się wydaje, że można i naprawdę przejechać sporo kilometrów. Stosując się oczywiście do tego. No słuchajcie, ja myślałem, że my musimy robić przerwę co 50 km, ale Mark mówi, że jeżeli będziemy jechać 50-60 km na godzinę, to przerwa wystarczy co 6-7 godzin. To będziemy testować sprawnie, ale wiecie co, pierwsze wrażenie mówi się, że jest najważniejsze. Moje wrażenie, po pierwszym kroku tak naprawdę w moim życiu rozebrania takiej konstrukcji, można podsumować tylko wow! How do you think about the surveys and I don't think. Nie sądzę, słuchaj, żeby tutaj ktokolwiek przed nami coś udawał, bo to się czuje od razu. Jakiekolwiek na aktorstwo na pierwszy rzut, wydaje mi się, że po prostu serwis naturalny jest mega wykwalifikowany i profesjonalny. No i przede wszystkim bardzo tolerancyjny, bo nie każdy miał cierpliwość do takich dwóch przypadków jak my zapewne. Ale tutaj chłopaki z ogromną dozą po prostu tolerancji, cierpliwości podchodzą do wszystkich naszych jakże banalnych pewnie dla was pytań, nie? Ja jesteśmy po prostu różnego typu pytania, różnego typu zachowań, także to ale robicie też szkolenie, nie? Szkolenie, mówię. Spotkałem się z wieloma. Różnymi charakterami bym pomagał. Jasne, no. Wygląda na to, że mieliśmy po prostu niesamowite szczęście, jak zwykle trafić od razu do dobre miejsca. Coś mam dodać coś od siebie jeszcze? O czym nie zdążyłam powiedzieć? Myślę, że to jest. Dobrze powiedziałem, że to jest cała prawda w tym sensie. Nie będę się do programu.